Dzień dobry. Depresja to choroba i tak jak każda inna choroba wymaga leczenia, najczęściej specjalistycznego. Istnieją zioła, które działają podobnie jak niektóre leki, ale najczęściej mimo wszystko konieczna jest psychoterapia bądź leczenie specjalistyczne. Dlatego jeżeli zauważycie objawy depresji u siebie bądź u najbliższych, to nie zwlekajcie z wizytą u lekarza. Natomiast, tak jak powiedziałem, niektóre zioła wywierają efekt przeciwdepresyjny, który ujawnia się w wyniku ich regularnego przyjmowania. Nigdy nie następuje od razu czy tego samego dnia, bo faktycznie działanie przeciwlękowe, uspokajające może pojawić się od razu po przyjęciu jakiegoś zioła. Natomiast nie jest ono jednoznaczne z działaniem przeciwdepresyjnym. Działanie uspokajające czy przeciwlękowe występuje zawsze wcześniej niż działanie przeciwdepresyjne. Dlatego, że proszę pamiętać o tym, że można się uspokoić, można stłumić lęk, a nadal jednak mieć depresję. Za działanie przeciwdepresyjne w tych ziołach odpowiadają substancje biologicznie aktywne, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny, a więc działają podobnie jak niektóre leki, tak jak SSRI, ale także na przykład hamują rozkład monoaminooksydazy, czyli enzymu biorącego udział między innymi w metabolizmie amin katecholowych, dopaminy, noradrenaliny, serotoniny, adrenaliny. Jak również niektóre z tych biologicznie aktywnych substancji mogą bezpośrednio wpływać na przekaźnictwo serotoninergiczne, dopaminergiczne, albo nawet modulować niektóre receptory, na przykład receptory GABAergiczne. W wielu jednak przypadkach ten mechanizm nie jest do końca wyjaśniony. Wiadomo, że w ziołach występują mieszaniny różnych substancji czynnych i tym one się różnią od tych leków, że zawierają wiele różnych substancji czynnych o działaniu synergistycznym, ale czasami niestety o działaniu antagonistycznym. Ten efekt jest często pleiotropowy. Zioła mają wpływ na wiele układów i narządów ze względu na mieszaninę różnych substancji o wielokierunkowym działaniu. Które zioła działają przeciwdepresyjnie? Po pierwsze i przede wszystkim dziurawiec. Dziurawiec wszystkim znany. Ale tutaj taka uwaga. Herbata z dziurawca do zaparzania w postaci torebek fix nie działa przeciwdepresyjnie. Taka herbata działa tylko i wyłącznie pobudzająco na wydzielanie soku żołądkowego, żółci, rozkurczająco na przewód pokarmowy. Ona jest dobra wtedy, gdy mamy niestrawność, ale ona nie działa przeciwlękowo, nie działa przeciwdepresyjnie, nie uspokaja, dlatego że związki biologicznie aktywne odpowiedzialne za to działanie, a więc hiperycyna, pseudohiperycyna i hiperforyna są nierozpuszczalne w wodzie, więc one do naparu podczas zaparzania takiej torebki fix nie przechodzą. Tylko nalewki alkoholowe z dziurawca bądź kapsułki zawierające wystandaryzowany wyciąg z dziurawca w przeliczeniu na właśnie na hiperycynę wywierają taki efekt przeciwdepresyjny. I tak jak powiedziałem, on występuje dopiero po około 2 tygodniach. Nie wcześniej, więc trzeba przyjmować te preparaty regularnie i często nawet długotrwale. Ale uważajcie, bo hiperycyna może działać fotouczulająco, czyli powodować fotouczulenie w kontakcie z promieniowaniem słonecznym. Natomiast mechanizm działania tej hiperycyny jest, tak jak powiedziałem, podobny do leków SSRI. W niektórych badaniach wykazywano skuteczność podobną do paroksetyny. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, dotyczy to preparatów ze znaną zawartością hiperycyny. Nalewka często nie jest wystandaryzowana. Niektóre z tych związków, które są zawarte w kapsułkach, również muszą być wystandaryzowane, tak żeby było wiadomo, ile dokładnie tej substancji biologicznie aktywnej przyjmujemy. Męczennica cielista, czyli pasiflora. W Polsce mało popularna, w innych krajach stosowana w postaci mieszanek. Pasiflora incarnata działa przeciwlękowo, uspokajająco, przeciwdepresyjnie ze względu na zawartość niektórych alkaloidów. Harmaliny, czy na przykład właśnie alkaloidów indolowych. Także pasifloryny są to substancje o działaniu nie tylko uspokajającym, ale również mającym wpływ na przekaźnictwo serotoninergiczne i wychwyt zwrotny serotoniny. Pasiflora faktycznie może być lekiem o działaniu przeciwdepresyjnym, niemniej jednak w
W tej chwili no, nie produkuje się takich ekstraktów czy takich leków zawierających wystandaryzowaną ilość tych substancji biologicznie aktywnych z pasiflory, które byłyby zarejestrowane jako leki. Moi drodzy, na pewno paciorecznik, czyli kanna, w Polsce stosowany jako roślina uprawna i w zasadzie nie ma leków czy suplementów diety, które dostępne byłyby w Polsce. Natomiast w niektórych krajach, takich jak Holandia, Niemcy, czy na przykład kraje Afryki czy Ameryki, w RPA jest bardzo popularne, są leki produkowane na bazie właśnie paciorecznika, który zawiera mezembrynę, mezembracynę, mezembranol. Zawiera substancje, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny, a więc działają bardzo podobnie do leków SSRI i faktycznie wywierają efekt przeciwdepresyjny. W Polsce, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie jako roślina uprawna. Natomiast kolejnym takim ziołem jest kawa kawa. O kawie już wielokrotnie wspominałem, aczkolwiek zmieniła się sytuacja prawna. Od 21 sierpnia 2018 roku jest ona legalna. Została zdepenalizowana. Ale często mnie pytacie, dlaczego są takie problemy z jej zakupem. Można kupić w sklepach zielarskich, sprawdzałem, w sklepach zielarsko-medycznych, w postaci kapsułek wystandaryzowanych na zawartość kawalaktonów. Według mnie są to najlepsze obecnie dostępne w Polsce produkty. Zagranicznych producentów. Producenci krajowi no, nie wytwarzają w tej chwili suplementów, ani leków, ani żywności na bazie kawa-kawa. W związku z tym możemy kupić susz z korzeni bądź kłącza, gdzie jest napisane tylko do użytku zewnętrznego, dlatego że regulacja prawna, jeżeli nie jest ono zarejestrowane jako lek czy suplement, czy jako żywność, nie pozwala na stosowanie doustne takich preparatów. Aczkolwiek wiadomo, w jakim celu one są sprzedawane i tak większość osób przyjmuje je doustnie. Natomiast sytuacja wygląda nieco jak z dopalaczami, gdzie również są to substancje nielegalne i zakazane, aczkolwiek na opakowaniu jest napisane, że jest to materiał kolekcjonerski czy tylko do użytku zewnętrznego, a wiadomo w jakim celu jest stosowany i sprzedawany. Kawalaktony, takie jak kawaina, jangonina czy na przykład metystycyna, ich dihydropochodne, one faktycznie wywierają działanie przeciwdepresyjne w wyniku dłuższego stosowania. Na pewno trzeba jeszcze zwrócić tutaj uwagę na lukrecję. W lukrecji występuje glabryna i glabrydyna, które również mogą wywierać działanie przeciwdepresyjne, ale proszę pamiętać, że lukrecja nie powinna być stosowana długotrwale. 4 tygodnie potem należy zrobić przerwę. Na pewno osoby, które mają nadciśnienie, mają hipokaliemię, czyli niedobór potasu, hipernatremię, nie powinny stosować lukrecji, dlatego że mogą sobie zaszkodzić. Celowo nie podałem takich ziół, jak na przykład kozłek lekarski, czyli waleriana, która namiętnie jest reklamowana i znajduje się prawie we wszystkich lekach ziołowych dostępnych bez recepty. Kozłek lekarski faktycznie może działać uspokajająco, przeciwlękowo, ale nie działa raczej przeciwdepresyjnie. Irydoidy, waleropotriatry, które znajdują się w kozłku lekarskim, one są dosyć niestabilne. Na pewno nie warto kupować suszu z kozłka lekarskiego do samodzielnego przygotowywania naparów bądź odwarów, dlatego że tych związków biologicznie czynnych może tam już nie być. Na pewno najlepsze są nalewki alkoholowe, czyli po prostu krople walerianowe, które w połączeniu na przykład z głogiem, w połączeniu nawet z miętą pieprzową czy z dziurawcem mogą wywierać efekt uspokajający, aczkolwiek na pewno kozłek nie na wszystkich działa. Częstym objawem niepożądanym jest odbijanie się, właśnie nieprzyjemne o zapachu waleriany, które może utrzymywać się nawet przez kilka godzin. U niektórych osób może występować biegunka, indywidualna nietolerancja właśnie tych irydoidów, czy nawet związków podobnych do kumaryn, które mogą powodować zaburzenia czynnościowe ze strony przewodu pokarmowego. Dlatego kozłek został przeze mnie raczej celowo pominięty i nie zaliczyłbym go tutaj do zioła o działaniu przeciwdepresyjnym. A co z melisą? Melisa faktycznie może działać uspokajająco, ale raczej nie działa przeciwdepresyjnie. Herbatka z melisy w zasadzie według mnie w ogóle nie działa. Jest to placebo. Ten susz, który znajduje się w torebkach Fix, dawno już utracił
związki biologicznie aktywne o charakterze terpenów i terpenoidów, które występują w świeżej melisie. Jeżeli ktoś ma świeżą melisę, to proszę bardzo. Natomiast w postaci suszu często niestety ona nie działa. Ja kiedyś zrobiłem sobie taki napar z kilkunastu torebek, nie odczułem żadnej różnicy. Na pewno występują tam również inne związki, które mogą działać przeciwbakteryjnie, rozkurczająco na przewód pokarmowy, natomiast działanie uspokajające jest tutaj stosunkowo słabe. Olejek melisowy, czy na przykład nalewka z melisy, faktycznie to działanie ma już zdecydowanie silniejsze. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o te zioła przeciwdepresyjne, należy wybierać nalewki alkoholowe, bądź ekstrakty, czy kapsułki standaryzowane na zawartość substancji biologicznie aktywnej, a najlepiej pomijać susz do przygotowywania naparów czy odwarów, dlatego że tutaj to działanie jest często stosunkowo słabsze i nie mamy wiadomości czy wiedzy co do tego, czy te związki biologicznie aktywne faktycznie znalazły się w tym naparze bądź odwarze, a także nie wiemy, jaka jest ich ilość. Moi drodzy, ja pamiętam kiedyś na zajęciach z anatomii prawidłowej, jeszcze jako student, doktor wyciągnął miednicę, kość, tak, i pyta się koleżanki, jak pani myśli, to jest miednica kobiety czy mężczyzny? No, mężczyzny. A dlaczego pani tak sądzi? No bo tutaj, gdzie ten otwór, tu był męski członek. Na to doktor, no był. I to wiele razy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.